pana Roberta Olkowicza, o którym oczywiście nie zapomnimy. Dziękujemy, Robercie. Nie sposób oczywiście zapomnieć o naszych sponsorach, którzy w tym właśnie roku bardzo, bardzo intensywnie nas wspierali. To właśnie dzięki nim w tej chwili tak wygląda nasz klub i tak nasi zawodnicy mają możliwość rozwoju. Chciałbym na początek zaprosić jeszcze raz sponsora naszej najmłodszej grupy. Dziękujemy panu Jarkowi. Następnie drużyny młodzika drugiego. Zapraszam sponsora tytułowego drużyny młodzika pierwszego, pana Piotra Nowaka. Jeszcze raz dziękujemy firmie Kotło Inwest i panu Piotrowi Nowakowi. Zapraszamy sponsora drużyny młodzika pierwszego, przepraszam, bramkarza, pana Sławka Zabryłę i przedstawicieli jego zespołu. Zapraszam zawodników drużyny Kemina, przedstawiciel firmy swoim właśnie obok nas. Dzisiaj nie mamy okazji wręczyć upominku panu Chwilę z firmy Hery, dlatego poprosimy przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, pana Ryszarda Malusa. Poczekamy na sponsora. Zostawmy na przy okazji. Sponsorowali nas również firmy i przedstawiciele innych firm. Chcielibyśmy rozpocząć podziękowania od sponsorów tytułowych naszego pierwszego zespołu. Chcielibyśmy zaprosić na początek przedstawiciela firmy Syla, pana Stanisława Łukasika, który również gorąco podziękował za wsparcie naszego, jak bardzo ważnego, pierwszego zespołu. Następnie chcielibyśmy podziękować kolejnemu sponsorowi naszego pierwszego zespołu. Jest to sponsor również tytułowy, który jest z nami już od 2 lat. Zapraszamy pana Władka Szczecińskiego, przedstawiciela firmy Baska.
właścicielowi firmy Budźba. Jest to sponsor naszych bramkarzy. Zapraszamy. Chcielibyśmy poprosić również przedstawicieli firmy Ewiś. Zapraszamy pana Jacka Sierczyńskiego oraz pana Jaka Byka. Jeszcze raz dziękujemy firmie Ewiś. Wrócimy ponownie do sponsora naszej najstarszej grupy, przedstawiciela firmy PPDIM, pana Ryszarda Mroza. Zapraszamy i dziękujemy. Chciałbym przypomnieć, że firma przedsiębiorstwa budowy drugi mostu jest również tytularnym sponsorem naszej pierwszej drużyny. Jeszcze raz dziękujemy panu Ryszardowi. Następnie chcielibyśmy poprosić przedstawiciela firmy AK Reklama, pana Krasonia. Dziękujemy panu Maciejowi. Następnie chcielibyśmy podziękować firmie Intercar i oczywiście właścicielowi firmy, panu Piotrowi Maczowskiemu. Przed chwilą go jeszcze widzieliśmy na tribunach, nie wiem, chyba wyszedł. Dziękujemy również firmie Javex i zapraszamy przedstawiciela tej firmy, pana Marka Kawałkowskiego. Zapraszamy przedstawiciela firmy Proflex. Jeżeli nie ma przedstawiciela firmy Proflex, chcielibyśmy zaprosić przedstawiciela naszego urzędu miasta, pana Wójcika, i podziękować jeszcze raz naszemu miastu za pierwszy skład. Szanowny zarządzie klubu, który powstał z nadzieją eksportu naszej piłki. Mówię eksportu, a mówię to dlatego, że ona ma awansować, ona już awansowała z 5 ligi do 4 i jestem przekonany, że będzie awansować dalej. To, co zobaczyłem dzisiaj, tak wiele drużyn młodzieżowych, tak duże zaplecze jeszcze w tym klubie się nie zdarzało. I dlatego jestem przekonany, przy tylu sponsorach, przy tylu zawodnikach, że klub sportowy dla powinien dojść do pierwszej ligi, panie Henryku. Proszę się tak wybaczyć, bo to jest realne. Jestem przekonany o tym, że tak